Witam Was w pierwszej rundzie Drafta 64, z tej strony Sołtys, Games Master z Psychatok. Oczywiście chcemy zaczynać. No i to jest bardzo dobry start. Oczywiście przy założeniu, że oponent jakoś szybko nie zabije tego atlety, to będziemy w stanie chyba zrobić tutaj fajne rzeczy. Biały. A w białym będzie mu trudno go zabić, jak już założę. Jak już założę ordeal. Biało niebieskim. To trochę gorzej, bo oczywiście może zbounsować, prawda? Mamy dobre bardzo KRF, możemy naprawdę robić tutaj fajne akcje. No proszę, nawet się jeszcze lepiej złożyło. No to wygląda bardzo zachęcająco ten start. Jeśli tylko się paliwo nie skończy na tym Disciple'u, to powinno być dobrze. Jeśli nie ma oczywiście bounce'a, prawda? Jak ma bounce, to ok, ma swój ordeal. Tylko że jego ordeal oczywiście... znaczy ma pewnie... przypuszczam, że ma po prostu God's Willing, tak? I jest pytanie, czy ja chcę mu pozwolić w tej turze to zrobić. No, spróbuję zablokować. Jeżeli ma go z winning, to trudno. No dobra, okej. Trudno. To jest idealne ułożenie sytuacji dla mnie, znowu. Znowu bardzo dobry draw. Bo możemy teraz zagrać po prostu time to feed. Oddać turę. No oczywiście oponent nie zagra stwora, bo nie ma takiej potrzeby. Ale ja zagram sobie... chyba Disciple i oddam turę. No nie wiem. Znaczy mogę... znaczy nie, no wbijam za tyle, że chyba nie ma sensu oddawać tury. Bo lepiej to jednak zrobić. Bo w tym momencie obojętnie muszę zagrać dwa stwory, żeby wygrać, prawda? Bo mam sztuczkę, która zabija go z miejsca, więc jeden stwór mu nie daje wygranej. Jak zapłacę trybut. Muszę to dokładnie przeczytać, prawda? Bo nie pamiętam, jak to działa do końca, ten trybut. A, ok, tu pisze lepiej. Mogę dać mu trzy konterki i dam mu te konterki. Oczywiście... wyłączymy blok. I zabijamy. Także ten start był naprawdę no, bardzo dobry. Z ordealem ten taki start zawsze jest wart uwagi. No mimo tego, że on też miał bardzo dobre rozdanie, tak? Ale no jednak możemy myśleć, żeby zabrać chyba... no przepraszam, mam telefon. Okej. Jestem z powrotem i
wydaje mi się, że nie ma sensu nic zmieniać. Poza tym Betrayalem ewentualnie i można na draw chyba wyrzucić Thunder Bruta, który na ten deck, znaczy jest oczywiście dobry, ale wydaje mi się, że to jest lepsza opcja po prostu. Jakieś przejęcie stworka, jakieś wciśnięcie obrażeń. Nie wiem też, czy ta Nylea jest taka dobra na draw. Może to Nylea lepiej wyciągnąć. Czy on oczywiście ma swoje zalety, no nie mówię, że nie ma, ale na draw chyba na niebieskie deki szansa, że ona się obudzi, jest niewielka. Jest jedynie opcja, że będzie po prostu dopakiem takim wiecznym. Może to jest wystarczające? Nie wiem. Nie mam zdania. Ale wydaje mi się, że postawię jednak na pewne karty. Zrobimy tak. No i nasza ręka jest bardzo ok. Jest drop za 3, za 4, za 5. Proszę, jest jeszcze nawet Nemezis na później. Albo na wcześniej, zależy co gość zrobi. I jeszcze dobierzemy Forest. No generalnie ten stwór jest bardzo dobry. Ja w ogóle najpierw myślałem, że on dostaje na jedną turę to plus 1, plus 1. I to i tak wciąż byłoby bardzo dobrze. A on to dostaje na stałe, więc... Okej, lider. To nie jest dobra informacja oczywiście, że jest lider. Dobrą informacją jest drugi Forest. Okej. No liczyłem, że dostanę Bolta, ale nie mam Bolta, więc zagram Butchera. Jak się wybronię, powinno być dobrze, bo w late game'ie raczej oponent nie jest w stanie pokonać. Zamknę okno, bo jakieś psy tutaj biegają, szczekają. Denerwują mnie, generalnie. Także, aha, on zagrał bardzo defensywnie, widzę. I cały czas zostawię manę na to, czy zostałem manę na God's Willing, prawda? Przy czym to God's Willing w tym momencie jeszcze mnie chyba tak bardzo nie boli. Mogę chyba zaatakować wciąż. Zaatakuję. On zablokuje liderem. Użyję na tym God's Willing. To nie zabije mnie. Musiał zablokować też tym. No, ewentualnie może zablokować na tym i stracić God's Willing, żeby zabić mojego stwora, tak? On pewnie zablokuje ścianą, no okej. Okay. To jest okej, okay, bo oczywiście ten koleś potem urośnie do, już będzie urósł w kółko. A i tak mam blokera, prawda? Więc to nie jest jakiś problem dla mnie. Choć ten lider oczywiście jest problemem, no ten lider będzie tutaj bardzo niebezpieczny. Głównie z tego powodu, że im większą pozycję na stole zbuduję, tym gorzej, tak? Dla mnie. No okej. Okay. Jest to, jest typ. Okej. Okay. Oczywiście będziemy atakować. Te landy mnie tutaj strasznie martwią. Zakładam, że pozwoli mi dostać 5 życia, czy tam 4 życia. No ale wciąż potrzebuję czegoś takiego fajnego, żeby no, po prostu przejechać się po nim. No niestety dobiera latające stwory. To jest dosyć dużym problemem. No zobaczymy. No to jest typowy wyścig na razie. Okej.
Typowy wyścig, z którego mam nadzieję, że jednak uda mi się jakoś wyjść zwycięsko. No, dobrałem Aspa, to jest świetna sprawa. Dobrze, wbijamy się w takim razie. Znaczy, tak bym się wbijał i tak. To nie ma co czekać. To trzeba się ścigać. On tutaj zablokuje pewnie tak. To przyjmie. Chyba, że ma sztuczkę jakąś. Nie ma. Czy mogę zagrać na pewno Nemezisa albo Aspa? Nie wiem, czy jeszcze, czy nie jest w tym momencie lepiej zagrać jednak Nemezisa. Dostanę za 6. W najlepszym wypadku, w najgorszym za więcej. Myślę, że jednak zagram Nemezisa. Mimo wszystko. Żeby się po prostu móc ścigać za więcej. Chociaż w sumie zagranie Aspa ma też swoje zalety, ale... Sześć. Dostanie z powrotem za 4. Za... Myślę, że zagram jednak Aspa. Rozmyśliłem się. Można go potem podnieść do... Mogę teraz po prostu wpuścić. Podnieść go do 8-9. Okej. Filozof. Oczywiście przyjmę, jak będzie atakował tylko liderem. To jest ciekawe, ciekawa rzecz tutaj, ten satyr. Nie wiem, czy jest sens liczyć na podpakowywanie tego Aspa. To jest chyba słaby plan. Mogę zagrać po prostu, zaatakować Butcherem i tym gościem. Okej. Zagrać Nemezisa. No chyba tak zrobię. Okej. No, on tak mówi, że na pewno jakieś tam sztuczki chłopak czai na mnie, to nie ma wątpliwości. No, przepraszam znowu. Okej, przepraszam was, już jestem. Szkoda, że nie mam więcej many. Zielonej, byłoby łatwiej coś zrobić. 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa... 8 mana, no nie jestem w stanie zrobić tego, co bym chciał wszystkiego. Na pewno chcę zaatakować. Wymusić na nim użycie jakichś tam sztuczek. No i ewentualnie oczywiście odpalić satyra. Okej, lider, czyli krótko mówiąc gość ma... gość ma, krótko mówiąc, jakąś sztuczkę i chce mnie zmusić do odpalenia Nemezisa, prawda? God's Wailing. Nemezis kosztuje ile? Ten się powiększy, zabije tutaj. Tutaj się nic nie stanie. Zastanawiam się, czy odpalić tego satyra. Chyba nie ma sensu.
Okej, dobra. Ci goście wszyscy wzrosną. Znaczy uratowanie Nemezisa oczywiście jest sensowne. No może to jednak zrobię. Odpalę jednak Nemezisa. Oczywiście, jak ma jakiś bounce, to będzie gorzej. Ale w każdej innej konfiguracji to chyba nie jest najgorszej. Chyba nie jest w stanie mnie jakoś zabić z miejsca. Ok, jest Pegas. Jego deck jest bardzo agresywny, z tego co widzę. Oczywiście przyjmuję tą piątkę. No i teraz chyba najlepiej byłoby dobrać Forest. Albo jakieś spalenie. Dobra, jest Forest. Możemy na pewno przyatakować. Okej. I zagrać. Wydaje mi się, że zagram po prostu emisariusza, znaczy Disciple'a samego. I zostawię sobie Satyra jako dopak do Aspa. To jest chyba najlepsza opcja. Sorry za te telefony, ale dzisiaj jakoś mam urwanie głowy. Chciałem zagrać draft, ale chyba to był zły plan, bo mam trochę zajęć innych. No cóż, tak to bywa, jak człowiek jest uzależniony od draftowania. Okej. Okay. Jestem prawie pewny, że gość nie ma sztuczki. Także zablokuję. I założę mu Satyra na plecy. Czy nawet jeśli ją ma, to oczywiście jakoś super dużo nie tracę na tym chyba. Zakładając, że ma, nie ma jakiegoś bounce'a, prawda? Coś w tym stylu. No dobra, okej. Okay. No czyli krótko mówiąc, daliśmy radę. Jego główny agresor padł. I jesteśmy w drugiej rundzie.